Robią, jak jest burza za oknem? Słuchają, jak tata opowiada im ulubione historie. Opowiedz mi jedną, proszę. Proszę, proszę. Pewnego razu, bardzo, bardzo dawno temu, mniej więcej ze 130 lat temu, żył sobie niejaki Antonin Dworzak zupełnie sam w mieszkaniu w Pradze. Dworzak, to trochę dziwne nazwisko, prawie jak dwór. Tak, Hani, Dworzak, ale słuchaj dalej. Otóż pewnego dnia Dworzak wyszedł na spacer, aż zaszedł na pewną ulicę w centrum Pragi. Antonin Dworzak usiadł pod tą kamienicą, podparł głowę i zaczął rozmyślać. Po chwili powiedział do siebie samego: ta muzyka coś mówi. Takie muzyczne muzykowanie brzmi niesłychanie muzycznie. Jeżeli słyszę muzykę, to znaczy, że ktoś muzykuje, a jedyny powód muzykowania, jaki ja znam, Haniu, to ten, że muzykę po prostu się kocha. I wszedł do kamienicy, by wspiąć się na samą górę i wspinał się coraz wyżej, 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 aż doszedł na samą górę i zaśpiewał. Jakże dziwna jest muzyka, że tak bardzo mnie zachwyca. Ram, pam, pam, da, ta, ta. Ciągle nie wiem, co tego gra. Dzięki to są myśli, nucę wszystko, co się wyśni. Yeah.